Cześć kochani, dziś zaczynam swój 3-tygodniowy urlop. Jestem naprawdę bardzo szczęśliwa i stwierdziłam, że od tej pory będę dla Was częściej nagrywała daily vlogi. Za tydzień niecały jadę nad morze, także spodziewajcie się dużej ilości filmików, ale to dopiero będę je wrzucała jak wrócę. A dzisiaj powiem Wam, że idę do miasta kupić prezent dla Daniela siostrzenicy na 18 i nie wiem co dalej będziemy robili, także spędzacie dzisiaj dzień z nami. I powiem Wam, że ja tak naprawdę jestem gotowa, jestem już ubrana, pomalowana, także pewnie za chwilę będziemy wychodzić. Jednak mała zmiana planów, jeszcze nie jedziemy, czekamy na mojego tata godzinkę, on przyjedzie i weźmiemy od niego auto i wtedy sobie pojedziemy do miasta. Myślę, że tak będzie nam wygodniej. Załatwiał już w pracy sprawy, wziął sobie takie zaświadczenie na badania, bo wraca po tej swojej, po tym swoim L4, bo miał złamaną rękę. I teraz już jedziemy po ten prezent. W ogóle kilka osób z Was mi pisało, że też jadą do Łeby, ale tydzień wcześniej albo tydzień później i po prostu żałuję, że nikt z Was nie idzie w tym samym czasie co ja. To mielibyśmy się okazję spotkać. Wracamy z miasta, Daniel jeszcze poszedł tutaj do nas do mieszkania po blender i już kupiliśmy prezent dla Oli, także pokażę Wam, co jej kupiliśmy. Tą rzeczą, jaką kupiliśmy jej, jest srebrna bransoletka, już Wam pokazuję. Coś takiego. Bardzo ładny splot, taka troszeczkę grubsza, mi się bardzo podobała, więc stwierdziłam, że weźmiemy jej coś z biżuterii, także jest taka bransoletka. I kolejną rzeczą, jaką od nas dostanie, jest to Tangle Teaser, taki żółto-pomarańczowy, typowo na lato. Stwierdziliśmy, że to też bardzo fajny prezent. Hello! Hello! Wróciliśmy do domów i stwierdziłam, że pokażę Wam zakupy. Kupiliśmy arbuza, taki większy pojemniczek borówek, wafelki na lody, bo będę właśnie robiła lody, 3 banany, nektarynki, serek danio i brzoskwinie. I do tego takie wafelki serowo-pomidorowe z bazylią. Nigdy tego nie jadłam, stwierdziłam, że spróbuję. I teraz pokroję banana i zamrożę, tak samo brzoskwinie i nektarynki. I później zrobimy z tego lody, dlatego potrzebne mi są te wafelki. Także ja idę teraz to pomrozić troszeczkę, porobić to, co mam porobić. A później pod wieczór może wyjdziemy sobie na rowery, ale to jeszcze nic pewnego. Pokażę jedną z moich ostatnio ulubionych maseczek, a mianowicie z Bielendy maseczkę głęboko oczyszczającą. Jest naprawdę fajna i chyba wieczorem sobie ją zrobię. Także naprawdę, jeśli będziecie mieli okazję, to polecam Wam, żebyście ją przetestowali. My rezygnujemy jednak z rowerów i powiem Wam, że urządzam sobie taki seans filmowy wieczorem. Także teraz jedziemy do Daniela mamy. Później zajdziemy do sklepu i jedziemy już do domu i sobie będziemy oglądać filmy. I jeszcze powiem Wam, że jutro muszę nagrać haul zakupowy, więc możecie się spodziewać, że niedługo się pojawi na kanale. I chyba tyle miałam Wam do powiedzenia na razie. Misiaki, ja już jestem w domu i za chwilę idę robić te lody, ale jeszcze poczekam na Daniela, bo pojechał do siostry, ma wrócić i właśnie zrobię te lody i będziemy oglądać te filmy. La 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 la, love is love. La 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 la, love is love. Let's talk about you. Let's talk about me.
talk about you, you, you. Let's talk about me.